które dotyczą całego kraju i tutaj będą realizowane projekty systemowe. Poprzez rozwiązania systemowe chcemy, powiedzmy, pewne zaszłości, pewne problemy zrealizować. Natomiast w komponencie regionalnym poszczególne regiony będą starały się przeciwdziałać takim zjawiskom, jakie są tożsame dla danego regionu. No dobrze, i teraz możemy zapytać, z jakich działań uczelnia wyższa może skorzystać w ramach właśnie programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Tutaj są różne działania, 6.2, 9.3, 9.4. Gdybyśmy mogli trochę informacji na ten temat teraz. Witam serdecznie. Chciałam przybliżyć tematykę dotyczącą działania 8.2.1. Mianowicie, jeżeli chodzi o możliwości starania się dofinansowania dla uczelni wyższych, właśnie to działanie jest przewidziane takie i udostępnione dla wyższych uczelni, aby mogły starać się dofinansowanie właśnie na te cele. Wspominając tu w ogóle o priorytecie 8, też można nadmienić tutaj nie tyle, że komponent w ogóle sam regionalny. Tutaj są wyszczególnione właśnie w tym działaniu nadregionalnym jako beneficjenci ta grupa i grupa docelowa, czyli objęta wsparciem. Ale nadmienić też tutaj można również komponent centralny, gdzie mianowicie uczelnie wyższe są również wyszczególnione jako grupa docelowa, czyli taka grupa, która jest objęta wsparciem. Rozumiem. A gdybyśmy teraz ogólnie stwierdzili, jakich działań w ramach ósmego priorytetu dotyczą projekty, które mogą być realizowane przez wyższe uczelnie właśnie? W ramach priorytetu ósmego występują dwa działania. Jest to działanie 8.1, rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, oraz działanie 8.2, transfer wiedzy. W ramach tych działań występują poddziałania. Do szkół wyższych skierowane są poddziałania przede wszystkim 8.1.1, czyli wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, oraz poddziałanie 8.2.1, wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, bo gdyby były pytania dotyczące no właśnie takich działań i pozyskania na nie środków z Unii Europejskiej, to zaprosimy Państwa do telefonu, ale to po naszej audycji już, ja powiem w którym momencie. Może już teraz podam natomiast numer telefonu 022 645 56 66. 645 56 66. Oczywiście instytucją odpowiedzialną za nabór wniosków w ramach działań programu operacyjnego Kapitał Ludzki jest? Oczywiście instytucją odpowiedzialną za nabór wniosków w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki jest niewątpliwie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, której siedziba znajduje się na ulicy Jagiellońskiej 74 w Warszawie. Tam też jest punkt informacyjny, prawda? Oczywiście, też jest punkt informacyjny. Numer telefonu na informację jest 0801 101 101. 0801 101 101. O tym przypominamy, bo ktoś po audycji chciałby na przykład więcej informacji, no to już możemy tam konkretnie wskazać miejsce i numer telefonu. Ale teraz porozmawiajmy o dobrych praktykach w obszarze podobnych projektów w tych w poprzednim okresie programowania. W poprzednim okresie programowania takim działaniem skierowanym, o którym zresztą tutaj mówił lider projektu z SGH, to było właśnie działanie 2.5, promocja przedsiębiorczości. W tym okresie programowania takim działaniem tożsamym z tym działaniem jest działanie 6.2. I tutaj również uczelnie mogą nie tylko dla swoich absolwentów taki projekt przygotować, który by zachęcał studentów do podejmowania własnej działalności gospodarczej, żeby nie szukać posady gdzieś w różnych instytucjach, tylko żeby na przykład założyć własną działalność gospodarczą. I takim działaniem jest działanie właśnie 6.2. W poprzednim okresie programowania również były studia podejmowane, projekty realizowane studiów podyplomowych i na przykład takim działaniem zesporu było działanie 2.1, gdzie na przykład Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie realizowała studia uzupełniające dla pielęgniarek. Pielęgniarki miały wykształcenie średnie, a potrzebowały, do ich pracy było potrzebne wykształcenie licencjackie. Stąd były właśnie studia uzupełniające, żeby uzupełnić ich wykształcenie, żeby pielęgniarki były po prostu dyplomowanymi pielęgniarkami do zatrudnienia w szpitalach, w przychodniach. I w tym okresie programowania na przykład jest możliwość studiów i podyplomowych, i studiów od początków, i studiów uzupełniających, na przykład dla nauczycieli. Jeśli mamy zmienić kierunki kształcenia,
to potrzebna jest wykształcona kadra, czyli potrzebni są wykształceni nauczyciele w danych kierunkach. Stąd w działaniu na przykład 9.4 mogą być projekty dotyczące studiów dla nauczycieli w tych kierunkach, które są potrzebne dla regionalnego rynku pracy. A to są poza tym nowe środki na działalność uczelni, tak, tak czy inaczej, prawda? Tak. No dobrze, ale jaki jest podział funduszy unijnych w ramach tych poszczególnych działań? Udział funduszy unijnych jest taki sam dla wszystkich omawianych dzisiaj działań i wynosi 85%. A maksymalna kwota dofinansowania? Czy z uwagi na to, że projekty w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki są małymi projektami, w związku z czym maksymalna kwota szacuje się na etapie 50 tysięcy złotych. No dobrze, a ile środków przeznaczonych jest na poszczególne działania z kolei? W tym okresie programowania, czyli 2007-2013, na przykład na działanie 6.2 jest przeznaczonych ponad 170 milionów złotych, co w poprzednim okresie programowania 2004-2006 tych milionów było około 30, także jest to znaczący wzrost. W innych działaniach mniej więcej też proporcje są takie, czyli jest dużo, dużo więcej tych środków w całym programie operacyjnym Kapitał Ludzki na alokację 2007-2013 jest ponad 900 milionów euro. No dobrze, przypominamy, że dzisiaj w audycji Fundusze Unijne dla Mazowsza odpowiadamy na pytanie, co może zrobić uczelnia wyższa w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Proszę Państwa, to może teraz należałoby zadać takie pytanie, w jakich terminach odbywają się konkursy? Czyli nabór wniosków właśnie. Obecnie trwają 3 konkursy. Dla poddziałania 821, wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, jest to konkurs otwarty. Do dnia dzisiejszego spłynęło 10 wniosków, więc alokacja jeszcze nie została wyczerpana i cały czas można aplikować o środki. Są również konkursy dla działań 6.2, wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz 9.4, wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Są to konkursy zamknięte, trwają od dzisiaj do 11 listopada. Przepraszam, 7 listopada. Do 7 listopada, od dzisiaj. Znaczy jest sporo czasu jeszcze, żeby taki wniosek wypełnić. No właśnie, jak on wygląda? Jak wygląda wniosek aplikacyjny? Wniosek aplikacyjny składa się z 7 części. Pierwsza część wniosku dotyczy oczywiście informacji o projekcie. Druga część dotyczy informacji o beneficjencie. Następna część wniosku to charakterystyka oczywiście projektu. Czwarta oświadczenia. Piąta i szósta to dotyczy oczywiście budżetu projektu. A następna harmonogram i załączniki.